Także yo, cześć, witajcie, ja jestem MWDJ, a to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj zagramy sobie Food Champions po raz kolejny. Bilans niestety tylko i wyłącznie 2 do 2, wy to oglądacie najpierw podobnie w niedzielę, ja to nagrywam w piątek, ponieważ muszę nagrać parę materiałów na zapas, ponieważ w niedzielę mnie nie będzie. No i cóż, nie, takim składem sobie nie zagramy, takim składem robiłem wyzwania TOTS-a, także opłaca się subskrybować kanał, ponieważ w czwartek wlecą nagrody, gdzie to będziemy otwierali nagrody z TOTS-ami, gdzie będą dwie paczki z TOTS-ami do odebrania, także mnie to bardzo cieszy. My zagramy takim oto składem, a tak to jest Ibrahimowicz, Insigne, Rashford oraz Fernandes, a resztę myślę, że już znacie. To znaczy na bramce jest oczywiście Thibaut Courtois, co prawda nie wiem, kogo wybraliście, jeżeli chodzi o głosowanie, czy Thibaut Courtois, czy Jan Oblak, a tutaj widzę, że naprawdę potężny składzik i jest prime moment z Vieira. I oprócz tego Kylian Mbappé w wersji Game of the Season, formacja 4-2-3-1 w samym meczu z Laudrupem na Expo, a Mbappé na ataku. Także no, myślę, że to będzie ciekawe spotkanie, jak najbardziej, ale takie spotkania lubię. O nie. Tracimy szybko bramkę już w 14 minucie na 1-0. Ansu Fati z tak ostrego kąta, nie spodziewałem się, że to wejdzie niestety. Okej. To był samobój, myślałem, że to był spalony, jednak to tylko i wyłącznie bramka jest samobójcza, także robi się ciekawie 2-0 w 17 minucie. Ojejku, jak się traci takie bramki, to się naprawdę, ja nie rozumiem już tej gry, chyba ją rzucę powoli, ponieważ już nie chce mi się w nią grać, gram tylko i wyłącznie dlatego, żeby zdobywać nagrody i co czwartek mieć content i żeby nagrywać nagrodę. Zobaczcie, 4 strzały, 2 bramki, to jest coś niesamowitego, naprawdę, ojejku, trzeba zrobić tutaj zmiany zdecydowanie, bo to coś nie wychodzi, na prawe skrzydło wleci sobie, gdzie on jest, gdzie jest Kubo? A, jest Kubo. Fernandes zejdzie, wejdzie, kto może wejść. A niech wejdzie Kylian Mbappé, tak mi się wydaje. Spróbujemy go wykorzystać, jego potencjał. Jeżeli nie wyjdzie, to zobaczymy. Mbappé zagra na ataku i zrobimy coś takiego. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli nie, to mówi się trudno, ale wykorzystam tego Mbappé, bo co będzie mi leżał w klubie. I tak się FIFA już kończy. Jest chyba już GG, 4-0. Przeciwnik nie gra dobrze. Zdobyła te bramki, że tak powiem, przypadkiem. Po moich błędach. Czyli no, de facto nie przypadkiem, ale jednak przydałoby się tutaj wygrać to spotkanie, bo bilans 2-3 to nie prezentuje się zbyt dobrze. Zobaczmy teraz Mbappé Team of the Year. Zobaczymy, co teraz zrobi, ale to panie sędzio jest karny, tak jest. I Laurent Blanc, zobaczymy, czy uda się wykorzystać ten rzut karny, no niestety nie. No coś jest nie tak z tymi karnymi, muszę zmienić chyba jednak podejście do tych rzutów karnych, bo zawsze wykonuję je Laurent Blanc, a to może nie jest najlepsze rozwiązanie, tym bardziej, że Laurent Blanc nie ma jakichś super statystyk tych rzutów karnych. Jest teraz wyjście Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, czy to będzie bramka? Niestety nie, mamy tylko i wyłącznie rzut rożny, ale może z niego uda się zdobyć bramkę. Wrzutka na Kyliana Mbappé. Kylian Mbappé, czy wywalczy to główka? No niestety to nie jest FIFA 19. Gdzie to Team of the Year Mbappé strzelał niemalże po każdym rzucie rożnym. Bramka kontaktowa na 4-1. Kylian Mbappé strzela bramkę. No to jest fajny zawodnik wersji Team of the Year, aczkolwiek brakuje czegoś dla tej karty, bo myślę, że na skrzydle o wiele lepiej się spisuje niż jako napastnik. Prawdopodobnie ostatnia akcja w tym meczu, jedna z ostatnich. Spróbujemy chociaż zdobyć tą bramkę kontaktową, właściwie taką honorowo, kontaktową i coś tam jeszcze powinno być, ale nie powiem co. Zobaczymy, może Team of the Year Kylian Mbappé, no to ile, naprawdę dużo oddaje strzał w tym spotkaniu i nic nie chce wpaść do bramki i to mnie bardzo martwi, to jest rzut karny. Spróbujemy teraz Laurent Blanc. A w sam środek, tak jest, w sam środek zdobywamy bramkę Laurent Blanc z rzutu rożnego.
Z jakiegoś rzutu różnego już mi się na łeb trochę upada, to już psychika mi upada. Wynik 4 do 2, a więc lecimy do kolejnego spotkania. No prezydent, zdecydowanie tutaj siadł na mnie przeciwnik, to znaczy nie siadł na mnie, ale wiecie o co chodzi, po prostu mnie troszkę, to można powiedzieć, że zniszczył. Zobaczcie te statystyki, przeważałem w tym meczu, a mimo wszystko nie potrafiłem wygrać. Przegrałem aż 4 do 2, gdyby nie Toty Kylian Mbappé, to naprawdę byłoby jeszcze gorzej. A tak przechodzimy po prostu do kolejnego spotkania, bilans 2 do 3, naprawdę nie wiem co się dzieje z moją formą. To zaczęło się tak dobrze, dwóch zwycięstw, nie, tutaj będzie oczywiście Marcus Rashford, tutaj nie może być nikt inny niż Marcus Rashford, ponieważ Marcus Rashford, no to jest zawodnik, który dla mojego klubu jest naprawdę bardzo ważny i dla niego chciałem dać kontrakt, to oczywiście, że kontrakt dajemy dla niego i również kontrakt dajemy dla Lorenzo Insigne. Przechodzimy do kolejnego spotkania, w którym to zmierzymy się, zaraz zobaczymy z jakim składem, no niestety Diego Carlos, nasz nowy nabytek, nie dał rady w tym spotkaniu zatrzymać, nie dał rady zatrzymać potężnej ofensywy rywala w tym spotkaniu. O jejku, będzie jeszcze ciężej. Co to jest za składzik? Będzie grał w formacji 4-1-2-1-2, chyba tak mi się wydaje. Mateo, Toty Mbappé, Toty Neymar, Atal, Toty Kante. No, mam taki słaby bilans, a i tak trafię na takich przeciwników. Ja nie wiem, jak to się dzieje, powiedzcie mi. Nie mam pojęcia. Ale strzelamy za to bramkę jako pierwsi. Już w trzeciej minucie tego spotkania, także mnie to cieszy. No, przeciwnik z takim składem porobił naprawdę dużo błędów teraz w obronie, ale ja to na szczęście wykorzystałem, bo gdybym tego nie wykorzystał, gdybym tego nie strzelił, to byłbym naprawdę bardzo zły. A tak jestem zadowolony. Zadowolony MWDJ. Już na skrzydle jest Lorenzo Insigne, Lorenzo Insigne, no on się raczej nie przepchnie. Nie będę próbował wrzutki, ale jest podanie do Markusa Rashford. Markus, jak ty tego nie trafiłeś? Oj, to jest Toty Kylian Mbappé. Ze słabszej nogi, niestety. Nie spodziewałem się, że to wejdzie. To nie powinno wejść. To jest bramka tak naprawdę z niczego. Pierwszy strzał mojego przeciwnika na moją bramkę. No i mamy Lorenzo Insigne na skrzydle. Podanie Bruno Fernandes. Bruno! No niestety. To jest faul, panie sędzio, to jest faul, to jest czysty faul. Ja się pytam, kto wymyślał tego sędziego. No i zobaczcie, teraz leci kontra, już Diego Carlos nie dogoni Atala. Na szczęście na posterunku Thibaut Courtois. Gdyby nie on, to byłoby naprawdę bardzo słabo, ogólnie w tym Foot Champions. Ale chyba nie jest lepszy od Nicka Pope'a, tak mi się wydaje, że Nick Pope to jest jednak o półkę wyżej. Nie wiem, jak to się dzieje, ale no tak jest, po prostu tak jest. Może te 5 gwiazdek sztuczek tak działa. Teoria spiskowa, czyżby? Wyrównane spotkanie, naprawdę przeciwnik gra dobrze, aczkolwiek nie na tyle dobrze, żebyśmy z nim przegrywali. Także Lorenzo Insigne przychodzi na atak, tutaj wchodzi Kingsley Coman, a tutaj niech wejdzie Serge Gnabry. Uff, mamy bramkę na szczęście, już myślałem, że to nie wejdzie. Serge Gnabry strzelamy, no to jest złota zmiana, to jest złota zmiana. Ten chłopak daje nam w tym momencie prowadzenie. Na pustą bramkę to na pustą bramkę, ale zawsze to jest gol. Uwaga, teraz Gnabry. Nie ma bramki, no niestety.
Ostatnia akcja w tym meczu. Zobaczymy, co zrobi Insigne. Insigne podanie, ale mamy jeszcze rzut wolny, także no. Ej. Także ten mecz już najprawdopodobniej będzie wygrany, chyba że pójdzie jakaś dzika kontra. Wiecie co, ja chcę, żeby Marcus Rashford wykonał ten rzut wolny, bo jego rzuty wolne są bardzo fajne. No i zobaczymy, może się uda zdobyć bramkę. Wycelujmy tylko. To będzie obok bramki. Niestety nawet nie poszło w bramkę, ale to jest już wygrana, tak jest. Ale już musiałem się wymęczyć, żeby wygrać to spotkanie. I tym samym kończymy ten materiał w pozytywny sposób, ponieważ udało się wygrać. Co prawda dzisiaj jedno zwycięstwo, jeden remis, także nie najgorzej. Laurent Blanc zawodnikiem tego spotkania, no się nie dziwię. Na pewno to był jego mecz, także cóż, na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia wkrótce i standardowo strzałeczka.